Ono niech coś nagra, bo na kanale Onofel Emi dziura czasoprzestrzenna powstała. Witam wszystkich ze słonecznego Gdańska od mojej siostrzyczki Alany. Tym razem w wydaniu sukienkowym, pierwszy raz na kanale Emi El Emi. Dzisiaj w dużym skrócie opowiem, jak mi minął zeszły 2020 rok. I na temat mojej działalności aktywistycznej, dość szeroko zakrojonej. Dlatego, że kanał Emi El Emi coraz bardziej ewoluuje w stronę właśnie bardziej aktywistyczną. Pomału odchodzę na kanale od filmów typowo pogadankowych i staram się pokazać coś ciekawszego, coś wartościowego. I temat dzisiejszego odcinka. Nominowano mnie do osobowości roku 2020 w kategorii działalność charytatywna i społeczna. Oczywiście w moim okręgu, tutaj w Kotlinie Kłodzkiej, w okręgu w powiecie kłodzkim. Sam zeszły 2020 rok był dla mnie bardzo mocno pracowity. Bardzo dużo udało mi się też udzielać do mediów, do różnych mediów. I zaczęło się mniej więcej od tego, że odwiedziło mnie mnóstwo osób w Bierkowicach. Właśnie w temacie typowo aktywistycznym był u mnie Mariusz Ławnik z Tęczowych Społeczników. I tutaj będę też nawiązywać do rozwoju Stowarzyszenia Tęczowi Społecznicy, dla którego się udzielam praktycznie od samego początku jego istnienia. W lutym byliśmy razem z Mariuszem Ławnikiem oraz Tęczowymi Społecznikami w Sejmie. Wówczas udzielaliśmy się jako nieformalna grupa na Komisji do Spraw Równości Społeczności LGBT w Sejmie. Też mi się udało w tym temacie zabrać głos. Konkretnie link do mojej wypowiedzi dam w opisie filmu. I można znaleźć właśnie moją wypowiedź oraz Mariusza Ławnika na kanale W Ogniu Pytań Ławnika. Dokładnie w tym samym czasie był to mój wywiad dla Radia Afera, audycja Nędza. Wywiad, którego udało mi się udzielić dla Radia Afera, poprowadził go Adi Kaniewski. I to było jeszcze przed pandemią. W trakcie pandemii znów udało mi się spotkać z Adim Kaniewskim. Tym razem u niego prywatnie na kanale YouTube'owym. I tutaj też linki umieszczę w opisie pod filmem. Były to też wywiady dla różnych gazet, na przykład dla Gazety Wyborczej do Wysokich Obcasów. I był to wywiad sztandarowy zatytułowany Mówcie mi Emi, który odbił się dość szerokim echem i na kanwie tego wywiadu powstała zrzutka internetowa na pomagam.pl Zbudujcie Emi Dom. Do dnia dzisiejszego, do 24 kwietnia 2021 roku na zrzutce na pomagam.pl udało się uzbierać 19 037 zł dokładnie. I te fundusze zostały przeze mnie przeznaczone na cele remontowe siedziby bierkowickiej, oczywiście zgodnie z założeniami tej zrzutki. Konkretnie udało się wykonać na nowo podłogę w korytarzu w Bierkowicach oraz zakupić materiały do wykonania szaf wnękowych w trzech pokojach. W temacie samej siedziby bierkowickiej, w czasie pandemii nie odwiedzało mnie zbyt wiele osób. Jednak zmieniło się to troszkę pod koniec 2020 roku, kiedy udało mi się właśnie dopiero wtedy wykonać tą nieszczęsną podłogę, która dłuższy czas na to czekała po prostu z powodu braku możliwości znalezienia kogoś do pomocy, kto mógłby mi pomóc tą podłogę poskładać. Zaś w temacie interseksualności
Były to wywiady do takich gazet jak Kobiecym Okiem, w dodatku do Gazety Kłodzkiej. Był to też wywiad do Euroregio Glacensis, też naszej lokalnej gazetki w Kotlinie Kłodzkiej. Od stycznia zeszłego roku 2020 do grudnia trwała sztandarowa akcja, która jest również udokumentowana na moim kanale EMI Hydroelektro, i była to akcja remontu charytatywnego dla Justyny, dla samotnej mamy z dwójką córeczek. Mnie ta historia trochę poruszyła, dlatego że zadzwonił do mnie wówczas znajomy, że córka Justyna została porażona prądem elektrycznym w tym mieszkaniu, dlatego że po prostu tam zwyczajnie przewody wystawały ze ścian, gołe przewody. I moja reakcja była na to taka, że postaram się po prostu zorganizować akcję charytatywną i to mieszkanie wyremontować, oczywiście nie pobierając za to wynagrodzenia finansowego, czyli po prostu zwyczajnie charytatywnie podjąć się remontu tego mieszkania, żeby Justyna oraz jej dwie córki miały lepsze warunki mieszkaniowe. Cały proces remontu jest udokumentowany na kanale EMI Hydroelektro i tam dość dokładnie widać, jaki był stan na początku, jaki był na koniec w grudniu. Samego remontu nie udało się doprowadzić do końca. Jednak gro prac zostało wykonanych w tym czasie. Zaś jeśli chodzi o tęczowych społeczników, najpierw o grupę nieformalną, o kolektyw tęczowych społeczników. Po naszym spotkaniu w Sejmie trochę drogi nam się rozeszły. Było to też spowodowane koronawirusem, pandemią, że jakiś czas nie widzieliśmy się w naszej grupie. Jednak zmieniło się to w połowie roku, kiedy udało mi się pojechać do Łodzi na wydarzenie Tęczowi Społecznicy, mówią dziś o kazalnicy, i tam nakręcić materiał filmowy, właśnie jeśli chodzi o tą uroczystość. Szczerze mówiąc, nasze drogi raz się łączyły, potem znów się rozdzielały. Różnie to bywało między mną i tęczowymi społecznikami, a konkretnie między mną i Mariuszem Ławnikiem, gdyż tutaj dochodziło do różnych dość ostrych spięć i sporów światopoglądowych. Dlatego raz mnie widać, jeżeli chodzi o to stowarzyszenie, raz jest tak, że mnie zwyczajnie nie ma, bo gdzieś zwyczajnie się w jakimś temacie bardzo mocno nie zgadzamy. Jednak sama grupa nieformalna przeszła też dość długą drogę i sformalizowała się końcem 2020 roku. I teraz grupa Tęczowi Społecznicy funkcjonuje już formalnie, oficjalnie jako Stowarzyszenie Tęczowi Społecznicy. Wracając do tematu samej nominacji do osobowości roku 2020, w sumie przyznano mi ją za całokształt działań od początku, czyli od 2014 roku. I całokształt działań jest bardzo, bardzo szeroki. Jest to na przykład pomoc dla osób transpłciowych, konkretnie mentoring, jeśli chodzi o cały proces korekty płci, czy powiedzmy wybrane etapy tego procesu korekty płci. Jest to też pomoc merytoryczna dla osób interseksualnych. Jest to działalność w kontekście neofolinu, czyli pomoc dla osób transpłciowych i interseksualnych, które pragnęłyby ten lek zakupić, a
mieszkają powiedzmy w różnych zakątkach Polski, więc pomagam lek wykupować w Czechach, lek Neofolin. Oczywiście nieodpłatnie, charytatywnie. Na przestrzeni lat były to też działania na przykład dla rencistów grupy umiarkowanej. Konkretnie jeśli chodzi o zniżki na przejazdy komunikacyjne, które to zniżki nam osobiście zabrano, dlatego że też jestem rencistą grupy umiarkowanej. I kiedy się mieszka na małych miejscowościach, na wioskach i do lekarzy trzeba dojechać czasami 200, 100, 200 kilometrów, takie zniżki bardzo pomagają w funkcjonowaniu. Ja na przykład choruję na 10 różnych schorzeń i wyjazdy byłyby mi wskazane dość często, więc wtedy takie zniżki bardzo mi pomagają. Zwłaszcza jeśli ta renta jest niska, ale takich osób w całej Polsce jest dużo, dużo więcej, które zwyczajnie są na grupie inwalidzkiej umiarkowanej i musiały często dojeżdżać do lekarzy, do różnych przychodni i takie zniżki zostały nam odebrane, więc na ten moment musimy płacić 100% ceny biletu, dlatego udało mi się na szczeblu oficjalnym, na szczeblu państwowym wstawić, jeśli chodzi o tą grupę. Na przykład w kontekście ePUAP-u, w kontekście Warsaw Genomics i badań genetycznych, ale tutaj kierowanych już w stronę osób interseksualnych oraz transseksualnych. Czy taka najprostsza, zwyczajna pomoc, kiedy ktoś jest głodny, nie ma co zjeść, wtedy razem ze znajomymi przygotowujemy paczki żywnościowe, wysyłamy dla osób potrzebujących z całego kraju. I zwłaszcza teraz, kiedy mamy czas pandemiczny, jest coraz więcej osób głodujących, to takie paczki na ten moment są przygotowywane przez nas dużo częściej. I na koniec z całego serca muszę podziękować, że o mnie pamiętacie, że zgłosiliście mnie, że nominowaliście mnie do osobowości roku 2020. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za wszystkie oddane głosy. Dziękuję za zaufanie. I jeśli chodzi o samo pojawianie się nowych filmów na kanale, jak już udało mi się powiedzieć, zależało mi, żeby one były lepsze jakościowo. Dużo lepsze. Dlatego obecnie pojawia się ich mniej, dlatego po prostu, że przygotowanie takiego filmu jest kosztowne. Obecnie współpracuję z operatorem i montażystą w jednej osobie, które takie filmy mi przygotowuje. Albo jest to zrobienie całego filmu, albo jest to montaż filmu. Dlatego są to też pewne koszty. Ze swojej strony ja się cały czas rozwijam. Na przykład od lutego tego roku, od lutego 2021 roku funkcjonuje mój blog, czyli Emil Electricos blog, na który też również bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli mielibyście ochotę wspomóc mnie w moich działaniach aktywistycznych, pod spodem w opisie również będzie się znajdował link do zrzutki na pomagam.pl, gdzie można wspomóc mnie na przykład w mojej działalności bierkowickiej, bo w tym roku przyjmuję osoby transpłciowe, które no, są w trudnej sytuacji życiowej i czasowo się u mnie zatrzymały. Jeszcze raz bardzo gorące podziękowania i do zobaczenia na kolejnych filmach na kanale.